Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji kandydata Marka Solimy, kandydata w ramach Paktu Senackiego. Witamy serdecznie. Witam Panie Marku. Brawo. Dziękuję bardzo. Wśród nas mnóstwo osób z opozycji demokratycznej. Wśród nas jest również prezydent miasta Białej Podlaskiej, pan Michał Litwiniuk. Brawo. Gościmy również pana Franciszka Jerzego Stefaniuka, byłego posła, wicemarszałka Sejmu trzeciej kadencji. Jest z nami zastępca prezydenta miasta Biała Podlaska, pan Maciej Buczyński. Wśród nas szeroka reprezentacja samorządowców. Witamy pana Arkadiusza Maksymiuka, radnego powiatu. Wraz z radnymi powiatu, panią Elżbietą Iwaniuk. Brawo. Mateusza Majewskiego, witamy serdecznie. Pana Pawła Stefaniuka. Brawo. Tomasza Andrejuka. Czesława Pikacza oraz Mariusza Łukaszuka. Wśród nas gościmy wielu wójtów, między innymi pana Wiesława Panasiuka, który przyjechał do nas prosto z Lublina. Wójt gminy Biała Podlaska. Witamy pana Kazimierza Weremkowicza z wójta gminy Rossosz. Pana Jana Sikora, wójta gminy Zalesie. Pana Krzysztofa Iwaniuka, wójta gminy Terespol, przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich. Witamy panie wójcie. Jest również z nami zastępca wójta, pan Tomasz Szewczyk, zastępca wójta gminy Zalesie. Wśród nas jest również pan przewodniczący Rady Powiatu Porczewskiego, pan Janusz Zieliński. Są również radni miasta Biała Podlaska. Witamy serdecznie przewodniczącego klubu radnych Roberta Woźniaka, doktora Edwarda Borodijuka oraz Franciszka Ostrowskiego. Wśród nas są też osoby z różnych środowisk, z różnych grup społecznych. Witamy niezawodnego pana Stanisława Dębowskiego z KOD-u wraz z działaczami KOD-u. Jest również szef inicjatywy regionu lubelskiego, pan Adam Wiczuk. A także pan Zbigniew Lisiecki, reprezentujący emerytowane służby mundurowe emerytowane. Również jest wśród nas Marek Kuprianiuk z Polskiego Stronnictwa Ludowego wraz z działaczami PSL-u. Oraz jest wśród nas Małgorzata Gromadzka, rolniczka, przedsiębiorczyni z powiatu biłgorskiego, która startuje z list Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Witamy wszystkim, którym zależy na zwycięstwie opozycyjnych partii demokratycznych. Głos w tej chwili oddaję kandydatowi w ramach Paktu Senackiemu, panu radnemu Markowi Solimie. Dziękuję bardzo, tu należy witać pana dyrektora, naszego tutaj wspaniałego speakera. Bardzo serdecznie ci witamy, Wojtku. Wojtek Sosnowski. Rodzina na pewno nie naszego Sosnowskiego, ale lubicie się. Drodzy Państwo, przede wszystkim chciałbym Wam serdecznie podziękować za to, że mimo zajęć potrafiliście znaleźć tę chwilę i tutaj odnaleźć te miejsce po to, żeby złączyć się, żeby powiedzieć: to nasz czas, nasza chwila, kochanego Podlasia. Ten mój billboard, który pokazuje Podlasie i te serce, jest to chwilą właśnie, że musimy się złączyć po to sercem i siłą, żeby Podlasie się zmieniało. Ono już się pięknie zmienia, ale żeby szło jeszcze dalej. Tu serdecznie dziękuję gospodarzowi tego terenu, panu Michałowi Litwiniukowi, Litwiniukowi, za jego wspaniałą, no,
postawę, za dobre słowo, za to, co robi. Zresztą na Białej, jak tu widzimy, serdecznie witam, panie prezydencie, i dziękuję ci za twoją obecność. To wielkie wsparcie i też takie czuję na plecach, bo to, co się dzieje tutaj od paru lat w mieście Biała Podlaska, no to... Ja to zawsze mówię jako też i chłop, dobrego się nie reklamuje, to widać same, to tylko głupi powie, że nie widzi. Po prostu, że to miasto tak się świetnie rozwija. Startuję z Paktu Senackiego 2023, jestem kandydatem na senatora okręgu numer 17. Okręg, który łączy powiat Biała Podlaska, powiat... Parczew, powiat Radzyń i miasto Biała Podlaska. Szanowni Państwo, wielu na pewno dopiero jestem jakby nowością, gdzieś tam się może moje nazwisko kiedyś przewijało gdziekolwiek w tych różnych działaniach społecznych, ale dziś jakbym tak króciutko chciał przybliżyć swoją sylwetkę. Nazywam się Marek Sulima. Pochodzę ze wspaniałej miejscowości mojej ukochanej, bo tam jest moja rodzina, Zasiadki. 30 lat wraz z małżonką Bogusią, moją kochaną, prowadzimy gospodarstwo rolne. Przez 25 lat należę do związków zawodowych, 35 lat w OSP, 25 lat działalności gospodarczej. Nigdy nie miałem rozdzielności majątkowej. Zawsze starałem się żyć prawie i sprawiedliwie. I dążyć do rzeczy wielkich poprzez pracę. Dziś myślę, że cały pakt stoi przed taką rolą bohaterowiczów dawnych naszej historii, bo teraz nad Niemnem czytaliśmy, który król powiedział, nie mieczem, nie krwią, a potem i pracą można zdobywać górę. I to robimy właśnie. Myślę, że w taki sposób będziemy, jeżeli pójdziemy razem, taką siłą, takim pędem, taką miłością do tej ojczyzny, to wygramy to. Myślę, że też inspiracją jest dla mnie prezydent Białej Podlaskiej, bo kiedy on startował 5 lat temu, to teraz sobie dopiero to wszystko przypominałem. Też mówili gdzieś tam pokątnie, że walczy z Goliatem, nie da rady. No, stało się inaczej, mieszkańcy zaufali, a owoce tego widzimy. W gospodarstwie, w tej działalności społecznej 13 lat, pierwsza moja działalność to radny gminy Międzyrzec Podlaski, wtedy byłem najmłodszym przewodniczącym rady gminy, później letka przerwa i dwie kadencje w powiecie jako przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Gospodarki. Przepiękne dwie kadencje, w których odnalazłem się, współpracowałem, nie widzę tutaj Krysi, ale przez wiele lat ze wspaniałą osobą powiatu naszego, Krystyną Beń, która była dyrektorką zarządu dróg. Wspaniała robota, zresztą myślę też wszyscy widzą, jak się powiat zmienia, tych dróg budujemy coraz więcej, więc myślę, że jako samorządowiec, doświadczony człowiek tych wszystkich rzeczy, jestem w stanie pokazać nasze Podlasie, dać te swoje serce i siłę, bo po prostu powiem wprost. Ja kocham, bo stąd pochodzę. Tu pracowałem całe życie. Tu mam kolegów, tu mam przyjaciół. I ja powinienem reprezentować ten region, bo jestem stąd. I tutaj ludzie mają mnie rozliczyć. Tu mi dać głos i... Jeżeli nie spełnię wszystkich rzeczy, podziękować. Tak powinna wyglądać prawdziwa demokracja. Dziś demokracja wygląda bardzo źle, bo dziś ludzie boją się podpisywać tylko po to, żeby wystartować i mieć wybór. Ludzie się boją. Ludzie się boją czepiać plakatów. Czy myśmy tego chcieli, czy ludzie, którzy ginęli krwią przez wieki w naszej tej ciężkiej historii, tego oczekiwali, że dojdzie do takich czasów? Nie. Dziś jako senator, kandydat na tego senatora, mówię, mamy na dzień dzisiejszy jednego wroga. Jest to wróg nieprzewidywalny, straszny, jeszcze nadal mocny. Są to Rosjanie. Poza tym nie ma żadnych wrogów już dla nas na tej chwilę, bo inaczej Polska upadnie. Weszliśmy w struktury NATO, weszliśmy w struktury Unii Europejskiej i trzymajmy się zasad, jeżeli się coś podpisuje, to się podpisuje i trzyma się słowa, a nie atakuje za wszystko. Być może Unia Europejska nie idzie w kierunkach, których nam nie wszystkim się to podoba, ale trzeba rozmawiać.
Bo mamy po to język, jak mówili nam pisarze nasi, żeby rozmawiać, żeby się szanować, żeby dać te szanse dla każdego. Ten świat, na ten świat ludzie rodzą się dobrzy, nikt nie przychodzi na ten świat zły. To my go później takim robimy i takich ludzi. Dlatego będę wszystkich namawiał tutaj, naszych przyjaciół z różnych stron politycznych, po to, że musimy się w tej jedności odnaleźć i zrobić coś dobrego dla tej ojczyzny. Ale przede wszystkim ja stoję tu po to, żeby zrobić dla tych przepięknych regionów, dla tych wspaniałych ludzi z Parczewa, z Radzynia, z Białej Podlaski. Ci ludzie muszą poczuć, że my tu jesteśmy. Ja chcę być senatorem, gdzie który zajdzie wypić herbatę ze świetnym prezydentem Białej Podlaskiej i mu pomóc duchem i siłą, żebym tam reprezentował jego potrzeby. Samorząd jak na dzień dzisiejszy to bezpodważalna, najlepsza reforma, jaka się mogła udać. Powiem wam, że wszystkie te dystrybucja tych pieniędzy, wszystkich tych pieniędzy nigdy nie byłaby tak dobrze nie wyglądała, gdyby nie samorządy. To ich mądrość, przygotowanie wszystkich tych inwestycji w mądry sposób wyprodukowało dobre projekty, które dzisiaj mamy. Ale też trzeba, należy pamiętać, myślę, że tu są doświadczeni, niesamowici, przecież nasz guru, wójt Terespola. Mówmy prawdę, 5 lat temu mówi się tak, wpada na gminę Rososz 10 miliony pieniążków. Faktycznie, człowiek, który zarabia średnio pensję 3000 zł, myślę, że to jest ogrom pieniędzy, ale gdyby to było 10 lat temu, 5 lat temu, za te 10 miliony wybudowalibyśmy 10 kilometrów dróg. Dziś budujemy 3 kilometry drogi. Jakbyśmy tak mówili ludziom, no to już to wygląda trochę gorzej, tak? I tych rzeczy, tych różnych spraw jest bardzo wiele. Moje 3 filary tej kampanii. Bezpieczeństwo rodziny i bezpieczeństwo państwa. Bezpieczeństwo żywnościowe. W tym bezpieczeństwie rodziny i państwa wiąże się dużo tematów. Tam jest edukacja, zdrowie, służba zdrowia, o której będę mówił w tej drodze po wygraną. Bezpieczeństwo żywnościowe. Cały pakiet o rolnictwie, które jest zdruzgotane przez te lata. 27 lat, 25 lat temu robiłem największą blokadę tutaj Leperosko. Przy tym od tamtego czasu myślałem, że wtedy było bardzo źle, no ale do tego co doszło to jest po prostu rolnictwo, jeżeli nie zrobimy natychmiastowych reform, natychmiastowej pomocy, naprawdę grozi nam brak żywności, naszej żywności w naszej ojczyźnie. A będę mówił wam po kolei w różnych, dlaczego tak myślę. Bezpieczeństwo żywnościowe, tak jak mówię, i bezpieczeństwo energetyczne. To, cośmy mieli w COVID-zie, drodzy państwo, zapomnieliście bardzo szybko. Ja tego nie zapomnę, bo ja przez to musiałem wyjeżdżać, żeby mi nie odłączyli światła, nie było węgla. Pamiętacie, ludziom można tak nazwać te komedie, która się działa, malowano kamienie na czarno i oni udawali, że palą i dają ciepło. Tak to wyglądało. Nie było gazu, gaz wzrósł. Wyobraźcie sobie państwo, kiedy ja miałem terminy płatności jeszcze wcześniej na gaz, długoterminowe płatności, później się okazało, że ja musiałem, żeby dostać gaz, na miesiąc wcześniej zapłacić ogromne pieniądze i modlić się, żeby ten gaz dotarł, bo firma mogła zbankrutować. Takie czasy, zapomnieliście o tym, bo maski zdjęte i już jest, każdy uważa, że jest wszystko okej. Nie jest okej. Nawołuję jeszcze raz i też naszych oponentów. Czas najwyższy naprawdę dać serce tej ojczyźnie, a nie tylko udawać, że się te serce daje. Mówicie dużo. Do pana Telusa powiem tak. Jeżeli pan, ja jako strażak, ratownik KPP, czynny strażak, nawet ostatnio w komorach na ćwiczeniach, jestem do tego wszystkiego przygotowany, ale jak ja widzę ministra rolnictwa, który bawi się gaśnicą, która ta gaśnica może uratować życie nieraz, a nieraz spalony sam, a on się bawi, że gasi, no to jest jego podejście do tego rolnictwa. Zresztą, panie Telus, pan głosował w piątce Kaczyńskiego za Kaczyńskim, a nie za rolnikami. Tego pana kolega Ardanowski skończył jak skończył. Dzisiaj Ardanowskiego pokazujecie, no bo chcecie tę polską wieś oszukać znowu. Myślę, że nie uda się wam. Kochani rolnicy, odezwa do was. Macie nieodzowną chwilę, żeby oddać głos na człowieka z waszej półki, na człowieka, który was będzie dobrze reprezentował i na pewno was nigdy nie oszuka, bo przez te lata zawsze o was walczyłem. I pamiętajcie,
społeczność wsi to 40% mieszkańców. A od Władysława Kamysza dowiedziałem się, że jestem jako jedyny kandydat czynny rolnik i czynny przedstawiciel tego społeczeństwa. Czy wy naprawdę wstydzicie się swojej tożsamości? Proszę was, przemyślcie to w swoich domach. A moich kochanych młodych rolników, młodych ludzi, proszę o jedno. Błagam was, tak jak moi synowie, porozmawiajcie z babcią, porozmawiajcie z dziadkiem, porozmawiajcie z mamą i z tatem. Ja idę dla waszej przyszłości. Myśmy już zrobili tyle, co mogliśmy. To o waszą przyszłość chodzi. Jeżeli zaufacie, przysięgam wam, stanę przed wami tak jak stoję tu, bo tu wrócę i tu mnie ludzie rozwrócą. Tu mnie będzie widział na ulicy pan prezydent, który powie, jak go oszukałem, to mi powie, oszukałeś chłopie. Nie wyjadę do Gdyni, do Gdańska, do Warszawy, tak jak Sasin. Przyjechał, Podlasia mu się pomyliły. Najpierw był na Południowym, teraz tam pojechał. Panie Sasin, tu pan startował. Nie mamy szansy pana nawet rozliczyć, tylko też nie wiem za co. Jeżeli chodzi o ten pakt, złączyliśmy się i dobrze zrobiliśmy, bo wiemy, jak sytuacja wygląda. Przede mną wielka walka z wielkim człowiekiem, jak się okazuje, z dużymi pieniędzmi. Nie będę go reklamował, bo jestem lepszy, po to startuję, ale powiem tak, czytajcie to wszystko, mi głowa aż pęka, jak to widzę. Zawalczymy o Podlasie, zawalczymy o miłość do tego Podlasia. Ja wam ręczę, panie prezydencie, panowie wójtowie, koledzy radni. Nie będziecie się mnie wstydzić w Senacie. Oddam serce, oddam swoją pracę, bo kocham rodzinę. Kocham Polskę, kocham nasze miasteczka i gminy i chcę, żeby one tak jak tu w Białej wyglądały przez resztę naszych żyć. Zróbmy wszystko i jak najlepiej dla przyszłości. Kocham was wszystkich. Siła w nas, siła w naszym narodzie. Na ten czas dziękuję. Jeżeli będą pytania, chętnie odpowiem na zawiłe tematy. Szanowni państwo, pozwólcie, że rozpocznę od gratulacji. Gratulacji, które chcę złożyć Markowi Sulimie. Gratulacji płynących z wspaniałego wrażenia, jakie nie tylko na mnie robi ta kapitalna drużyna, która stanęła za naszym wspólnym kandydatem Paktu Senackiego do Izby Wyższej Parlamentu. Marek wspaniale o tym powiedział, że są wśród nas ludzie stąd, ludzie znani mieszkańcom naszych wsi i miast, ludzie zweryfikowani w ciężkiej, codziennej, solidnej pracy, ludzie zweryfikowani w swoich postawach społecznych, sąsiedzkich, rodzinnych. To jest południowe Podlasie. My, Podlasiacy, jesteśmy stąd i dla siebie nawzajem pracujemy. Jest to piękne hasło, ta magiczna, wypełniona najszlachetniejszą treścią formuła lokalnej, małej ojczyzny. Czy rozumie ją ktoś, kto jest klasycznym spadochroniarzem? Czy my, mieszkańcy południowego Podlasia, naprawdę tak o sobie myślimy, że potrzebujemy, by reprezentowali nas, by zarządzali nami ludzie, którzy nie są spośród nas, którzy nie są z nami związani, a potrzebują tylko naszej ziemi, owoców naszej pracy do tego, by realizować swoje biznesowe i polityczne ambicje? Moja i ufam, że większości z nas odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Nie. Chcemy sami o sobie decydować. Chcemy, żeby to nasi przedstawiciele, ci spośród nas, którzy wykazują się na co dzień pracowitością i zaangażowaniem, mogli reprezentować nasze wspólne sprawy. Marka nie trzeba reklamować. Sam wspomniał o swojej życiowej drodze, ale powiem to jako samorządowiec, także jako mieszkaniec naszej ziemi, także jako ojciec rodziny, że imponuje mi jego życiowa postawa. Od 13 lat jest samorządowcem, zweryfikowanym, sprawdzonym, szczerym i oddanym sprawom reprezentowanych przez siebie mieszkańców. Najpierw gminy, potem powiatu. Od 35 lat jest aktywnym, nienominalnym, jak to się niektórym politykom władzy zdarza, przywdziać mundur tylko po to, żeby pokazywać się z druhami OSP.
Marek jest druhem. W czynnej służbie od 35 lat służy jako strażak ochotnik lokalnej społeczności. Jest ojcem odpowiedzialnym za swoją rodzinę, mężem tej samej żony, ojcem 5 synów, prowadzącym od kilkudziesięciu lat gospodarstwo na ojcowiźnie, człowiekiem pracy z południowego Podlasia. Tak, to jest prawda o Marku, która nam imponuje. To jest prawda o Marku, która powoduje, że uważamy, że jest jednym z nas. Bardzo dziękuję, że właśnie od Marka w takim momencie płyną słowa uznania dla tego, co jako samorządowcy robimy także w Białej Podlaskiej. My też daliśmy przykład, że nie potrzebujemy desantów z Warszawy, z Gdańska, z Poznania do miejskich instytucji, do miejskich spółek, do rad nadzorczych, by dobrze po gospodarsku zarządzać naszym miastem. Te 5 lat już kadencji naszego miejskiego samorządu, gdy mam zaszczyt z delegacji mieszkańców pełnić funkcję prezydenta miasta, to jest okres bezprecedensowego rozwoju Białej Podlaskiej. Pozwólcie, że te słowa podziękowania skieruję do towarzyszącego nam dzisiaj zastępcy prezydenta Macieja Buczyńskiego, samorządowiec z krwi i kości, jedyny zastępca prezydenta. Jestem pierwszym prezydentem, który pracuje tylko z jednym zastępcą, bo tak właśnie rozumiemy naszą samorządową misję, jako poświęcenie się pracy, jako oddanie swoich kompetencji, swojej pracowitości, zasobu, swojego potencjału na usługi mieszkańcom naszego miasta. Zauważcie Państwo, że ta wspaniała, tak liczna, szeroka i bardzo reprezentatywna dla różnych środowisk drużyna stojąca za Markiem Sulimą jako naszym kandydatem Paktu Senackiego do Izby Wyższej Parlamentu to reprezentanci bardzo różnych środowisk, także kandydaci na posłów z partii dzisiejszej demokratycznej opozycji. Jako szef struktur w Białej Podlaskiej nie mogę nie wspomnieć, że bardzo chciał z nami być i bardzo serdecznie nas wszystkich pozdrawia oraz wyraża poparcie dla Marka Sulimy. Były marszałek województwa, dziś poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kandydujący z pierwszego miejsca Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof. Ale są z nami też pozostali kandydaci z Koalicji Obywatelskiej, Małgorzata Gromadzka i Edward Borodyjuk, kandydaci z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jesteśmy tu tak licznie zgromadzeni, mimo różnych ciążących na nas obowiązków, bo mocno wierzymy w demokratyczną, sprawiedliwą Polskę równych szans, bo mocno wierzymy w Polskę europejską, czyli Polskę bezpieczną. Marek bardzo celnie podsumował, że jest jakąś niezrozumiałą arogancją zachowanie dzisiejszego obozu władzy, który dla realizacji własnych partykularnych interesów potrafi skłócać nas z sojusznikami, z którymi sojusz daje dziś Polsce bezprecedensowe w skali całej naszej historii poczucie bezpieczeństwa. Sojusz społeczno-ekonomiczno-polityczny w ramach demokratycznych państw tworzących Unię Europejską i sojusz militarny demokratycznego bloku państw szeroko rozumianego Zachodu, pakt NATO. Dzisiaj nielojalne zachowania wobec któregokolwiek z tych zjawisk są nieodpowiedzialnością, którą można porównać tylko do zabawy zapałkami. Nie godzi się. Jako samorządowiec wołam, mieszkańcy polskich wsi i miast czekają na pieniądze z Unii Europejskiej, na dziesiątki miliardów euro, które powinny tu pracować, które powinny już służyć mieszkańcom miasta, którzy mogliby za to wyposażać kolejne swoje domy w źródła energii odnawialnej, w nowoczesny, zeroemisyjny, tańszy i ekologiczny transport, w kolejne przykłady rewitalizacji zdegradowanych obszarów w naszych wsiach i miastach. Ciągle czekamy na te pieniądze. Cała Europa z nich korzysta, a nieodpowiedzialna
dyktowana tylko i wyłącznie partykularnym politycznym interesem postawa władzy państwowej w Polsce dzisiaj powoduje, że czujemy się w Unii Europejskiej jak obywatele gorszej kategorii. Nie dlatego, że nimi jesteśmy. Potrafiliśmy przez kolejne lata pokazywać, że byliśmy liderem w absorpcji środków unijnych, w dynamice rozwoju. To za rządów Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej i PSL-u tych kilkanaście lat temu, gdy cała Europa znalazła się w dramatycznym kryzysie, tylko w Polsce wskaźnik wzrostu gospodarczego świecił się na zielono. Byliśmy jedyną zieloną wyspą. Jakim kłamstwem wówczas, jakim prymitywnym oszukiwaniem Polaków było szermowanie hasłem Polski w ruinie, a potem po wygranych wyborach, gdy udało się cynicznie oszukać jakąś część naszego narodu, przyznawanie, że no spuściliśmy oczko, bo kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Czy naprawdę takiego traktowania naszego kraju chcemy? Czy chcemy traktowania nas niepoważnie? Czy chcemy tej ordynarnej propagandy płynącej z mediów publicznych, które za bezprecedensowe miliardy dziś złotych wydawane na nią rocznie powodują, że tylko skłóca Polaków? Dlatego właśnie tutaj dzisiaj jesteśmy. Dlatego jesteśmy tutaj z popieranymi przez nas kandydatami do Sejmu i naszym kandydatem do Senatu, Markiem Sulimą, kandydatem Paktu Senackiego. Bardzo Ci dziękuję, Marku, i jeszcze raz bardzo Ci gratuluję Twojej odwagi, Twojej pracowitości, Twojej determinacji i tego, że stanęli za Tobą ludzie czynu stąd, nie przyjezdni. Ludzie z południowego Podlasia, którzy chcą wybrać swojego przedstawiciela. Dziękuję bardzo. Ja to w ogóle gratuluję i Markowi, i panu prezydentowi, i wszystkim, którzy w tych trudnych czasach są gotowi podjąć się wyzwania, bo ostatnie lata, jak przyszły te czarne łabędzie, to szczególnie, mam tu na myśli oczywiście pandemię, tą wojnę, to jest to wyzwanie, bo bardzo rozstrojono samorząd, a chyba już sobie nikt nie wyobraża Polski bez samorządu, szczególnie gminnego. Tak jest. Szczególnie gminnego. Jeżeli dzisiaj popatrzymy na statystyki, co druga gmina wiejska należy do grupy gmin marginalizowanych. A wszyscy tak chętnie mówią o zrównoważonym rozwoju. Druga rzecz, lubelskie, na 219 gmin i miast, tutaj 150 prawie należy do grupy gmin zmarginalizowanych. Więc to jest wyzwanie, ponieważ Polski Ład sprawił, że z jednej strony oczywiście bardzo dobrze, że te środki zostały w kieszeniach naszych mieszkańców i przeciwko temu żaden samorząd nie protestował, ale trzeba... Było to bez rekompensaty dla samorządów i dzisiaj bez kroplówek, które targujemy się z ministrem finansów praktycznie już drugi rok i jeszcze kolejne na pewno, nie pójdziemy do przodu. Dzisiaj się śmieją nasi skarbnicy, że są wróżbitami, bo nie umieją przewidzieć budżetu nawet na następny rok. Samorząd nie może działać z roku na rok, od wyborów do wyborów. Plany muszą być robione na wiele lat, średniookresowo, długookresowo. No chyba moja gmina jest tego przykładem, że jesteśmy wierni strategii z roku 96. I dlatego to jest ogromne wyzwanie. Ogromne wyzwanie, żeby przeciwdziałać pogłębianiu dysproporcji. Związek Gmin Wiejskich od 10 lat współpracuje z Instytutem Rozwoju Wsi Państwowej Akademii Nauk. Te dysproporcje się pogłębiają. Niestety dotyczy to wschodu przede wszystkim, chociaż nie tylko, bo warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, coraz większa grupa gmin jest w coraz trudniejszej sytuacji. Oczywiście dotyczy to też i małych miasteczek, i miast małych i średnich. Tylko dla miast były kierowane programy, do gmin wiejskich za bardzo nie. Ostatnie pieniądze, które się pojawiły, one rzeczywiście są na pewno bardzo potrzebne i trochę przyspieszyły, ale popatrzmy, gdzie jesteśmy. Dlatego do kandydatów bardzo bym ich zachęcał, żebyśmy odrobili zapóźnienia cywilizacyjne, bo my po 34 latach samorządu gminnego jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. No 90, z wodą jest lepiej, ale marnej jakości jest. Nie nadążamy za tymi wymogami, które Komisja Europejska nam podnosi, czy prawo unijne. Ale tylko 38% ścieków jest zagospodarowanych w obszarach wiejskich. Sprawy odpadów, podstawowe sprawy. Nie możemy się doprosić ropu od kilku już rządów, tak? Ponieważ rozszerzona odpowiedzialność producenta ulżyłaby opłatom mieszkańców.
planowanie przestrzenne. Każdy rząd z tych kilkunastu, jakie pamiętam, się za to zabierał, nikt tego nie skończył. A rozpraszanie zabudowy, potem dla samorządów są wyzwania, gdzie nie umiemy. To bardzo są kosztowne inwestycje, żeby z infrastrukturą dotrzeć do pojedynczych domków gdzieś pod lasem. Także, a najważniejsze rzeczywiście są finanse, bo bez gwarancji stabilności finansów samorządowych te nasze usługi, które właśnie samorząd gminny świadczy codziennie, nadążnie i one są niezbędne każdego dnia, no będą w trudnej, coraz trudniejszej sytuacji. Także apeluję o tą pamięć, skoro przedstawiciele są rodem z samorządu, żeby o tych samorządach pamiętać. W kampanii mamy często taką dużą dyskusję. Dyskusję o jakichś różnych rzeczach, ale niekoniecznie tam dużo pada słów o samorządzie, nad czym boleję. Tak samo jak ta dyskusja dzisiaj o sprawie bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście Ukrainy. Czy myśmy przeprowadzili w Polsce debatę? Jeżeli chcemy Ukrainę w Unii, to przecież tej granicy nie będzie, jeżeli ona będzie w Ukrainie. My mamy trzeci areał gruntów uprawnych w Unii Europejskiej. I nie są to czarnoziemy siedmiometrowe, gdzie można 100 lat nawozu niesiać i dwukrotnie zbierać zboża w ciągu roku. Ale tego typu tematy są, tak, raz chcemy, z drugiej strony nie chcemy zboża. No to w końcu na coś musimy się zdecydować, bo to będą problemy, przed którymi trzeba będzie stawać i te wyzwania będą cały czas się przekładały. Jasne, ilość rolników w Polsce zmalała dramatycznie. 10% już żyje wyłącznie z rolnictwa. A tam około 4-5% to jest 85% produkcji mniej więcej rolnej produkuje na rynki. No to jest zupełnie inna sytuacja niż na początku, kiedy byliśmy piękniejsi, młodsi, mieliśmy bujniejsze czupryny, ale to mimo wszystko to jest trzeci areał gruntów uprawnych w Unii Europejskiej i myślę, że jedno z ważniejszych produkcji, którą mamy, bo popatrzmy co się dzieje. My nie potrafiliśmy wygrać tych rzeczy, żeby odpowiednio rozkręcić i na pewno nie rolnictwo będzie motorem rozpędu. Co jeszcze bym apelował jako przedstawiciel tej powiatu, miasta granicznego? Myśmy nie wykorzystali szansy. Co prawda pan Marek podkreślił, że no mamy wroga na wschodzie. Po każdej wojnie przyjdzie pokój. My nie zajdźmy za daleko, bo z jednej strony ponad 3 lata pracowaliśmy nad przebudową Maszewicz. No jest to ważny element szlaku jedwabnego, gdzie tylko w ubiegłym roku budżet państwa zyskał 20 miliardów złotych. Mówię o VAT-cie, cło-akcyzie, o nie innych podatkach pośrednich. Jeżeli teraz mamy nawet pewien dołek, jeśli chodzi o przewozy, ponieważ w czasie pandemii czy po pandemii i po wzroście cen energii, ciepła, troszeczkę, można powiedzieć, popyt spadł w Unii Europejskiej, ale on wróci. To jest doskonały moment na tego typu inwestycje. To jest jedna z najbardziej efektywnych inwestycji centralnych. Bo jeżeli się włoży te 4 miliardy złotych w przebudowę Maszewicz i będzie czterokrotny wzrost ilości przewożonych kontenerów, mówię o szlaku jedwabnym chińskich, no przepraszam bardzo, to 100 miliardów może być do budżetu państwa. No to jest 1/6 budżetu państwa naszego. Także myślę, że tutaj mamy ogromne szanse. Pamiętajcie o tym. Życzę, żebyście, żeście się zdecydowali, no, mogli nas godnie reprezentować i wykorzystać te szanse, równoważąc rozwój, żeby nie było tak, jak to niektórzy podkreślają, że co robić na wschodzie, jak wiatr wieje od wschodu, wiatr razem z nim. My już nigdzie nie pojedziemy. My tu będziemy i chcielibyśmy, żeby te dysproporcje malały, żeby nasi mieszkańcy nie wyjeżdżali, czy to za granicę, czy do tych większych miast, które też mają swoje problemy. Dzisiaj jesteśmy po to, żeby dać wyraz poparcia kandydatowi do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Paktu Senackiego. Pan Marek, syn tej ziemi, południowego Podlasia, Polesia, powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego. To tutaj pracuje od urodzenia, tutaj wychowuje dzieci. Zresztą jak sam przedstawiał, jest patriotą. Jest też samorządowcem. Ja jako samorządowiec apeluję do nas wszystkich, wyborców, żebyśmy wybierali ludzi, których mamy gwarancję, że będą nas godnie reprezentować. Nie reprezentować interesy biznesowe, korporacyjne, tylko interesy ludzi pochodzących z południowego Podlasia, z naszych stron. To wstyd,
że nie potrafimy się zorganizować i wybrać naszych synów, synów tej ziemi, żeby nas reprezentowali godnie w parlamencie. Dziękuję. Brawo. Dziękuję, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Arkadiusz Maksymiuk, jestem rolnikiem przede wszystkim, przedsiębiorcą, ale także od ponad 20 lat samorządowcem. Dlaczego kandyduję? Kandyduję dlatego, że moje oczy widzą rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Nasz kraj staje się kolonią, rolnicy są coraz bardziej zadłużeni, a przedsiębiorcy coraz bardziej ubogo swoje interesy prowadzą. Najwyższy czas, proszę Państwa, abyśmy przestali wybierać spadochroniarzy, bo oni są na listach i do Sejmu, i do Senatu. Jestem po to, żeby też wesprzeć Marka w tej drodze, aby dać świadectwo tego, że samorządowcy są z nim i że my jesteśmy tu po to, aby tych ludzi, którzy zostali już sprawdzeni, którzy zrobili wiele dla naszych mieszkańców, żeby ich w tych wyborach poprzeć. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło i przyjemnie, jeżeli chodzi o odwiedzenie Białej Podlaski, gościć wśród tak szacownych przyjaciół. Przede wszystkim podziwiam pana Marka Sulima, ponieważ łączy nas bardzo wiele. Ja pochodzę z powiatu biłgorajskiego, mieszkam w powiecie biłgorajskim, ale również mam męża Marka, również oboje zajmujemy się produkcją rolną i wiem, gdzie tkwi problem, jeżeli chodzi o rolnictwo, jeżeli chodzi o te wszystkie obszary. Dlatego, panie Marku, gratulacje odwagi, gratulacje, że pan kandyduje, że pan jest stąd, nie jest pan spadochroniarzem, będzie pan reprezentował godnie interesy tej ziemi, bialskiej ziemi. Także serdeczne gratulacje, trzymam mocno za pana kciuki i tutaj jako demokratyczna opozycja będziemy robić wszystko, wszystko, żeby odwrócić trend, żeby w końcu zaprzestać po prostu rujnowaniu tych wszystkich obszarów, które były budowane latami. W każdym obszarze, zarówno rolnictwo, zarówno przedsiębiorczość, samorządność, każdy jeden obszar jest obszarem do naprawienia. Nie ma obszaru, który nie byłby w tej chwili zepsuty przez tą władzę. Dlatego uważam i jestem tu i goszczę i jestem dla Państwa również tutaj wraz z samorządowcami, z prezydentem Litwiniukiem, z Maćkiem Buczyńskim po to, aby budować silną opozycyjną koalicję, aby przekonać Państwa do tego, żebyście na nas głosowali, aby odbudować demokratyczne państwo prawa, którego jesteśmy codziennie pozbawiani. Dlatego chciałabym jako kandydat również do Sejmu pogratulować jeszcze raz odwagi, ponieważ kandydując wykazujemy niezwykłą odwagę. Tak jak kandydat na senatora Marek Sulima wspomniał, jesteśmy zastraszani często. Nasi znajomi, najbliżsi są zastraszani. Nie możemy spokojnie wieszać banerów, nie możemy spokojnie zbierać podpisów, ponieważ niektórzy mówią, słuchajcie, zrobilibyśmy coś dla was, ale po prostu nie możemy, mamy związane ręce. Czy w takim państwie chcemy żyć? Czy w takim państwie chcemy wychowywać swoje dzieci? Ja wychowuję czwórkę dzieci i nie chciałabym jako kobieta, jako rolnik, przedsiębiorca, a dodatkowo jeszcze urzędnik, ponieważ też jestem związana z samorządem miasta Biłgoraja, żyć w takim kraju. Dlatego na pewno złożymy Państwu bardzo dobrą propozycję i liczymy na Państwa głos w tych wyborach. Jest to dla nas ważne, są to najważniejsze wybory po 1989 roku. Dlatego prosimy Państwa o głos, żebyśmy byli kandydatami, reprezentantami Państwa na tej ziemi, bo jesteśmy z nią związani, jesteśmy związani z Lubelszczyzną. Nie jesteśmy spadochroniarzami jak Sasin czy Madziar. Jesteśmy stąd i jesteśmy dla Was. Dzień dobry Państwu. Z wielką przyjemnością jestem wspólnie z panem Markiem Sulimą. Kandydujemy, pan Marek kandyduje do Senatu. Mi przypadł udział kandydowania do Sejmu. Mam jedno przesłanie, krótkie przesłanie do wyborców, którzy wezmą kartę do głosowania 15 października. Żeby się zastanowili, czy głosują za kandydatem z Wybrzeża,
czy głosują za kandydatem z Podlasia. Wybór należy do państwa. Dzień dobry. KOD popiera wszystkich członków opozycji demokratycznej, a więc Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę, Nowolewicę, no i senackiego reprezentanta, przedstawiciela opozycji demokratycznej, pana Marka Sulimę. Obecnie jest czytelny podział. Są tylko dwie osoby startują do Senatu. Po jednej, i to, co, to ułatwia nam dokonanie właściwego wyboru. Po jednej stronie, po jasnej stronie mocy jest pan Marek Sulima, przedstawiciel właśnie opozycji demokratycznej. Po ciemnej stronie mocy jest pan Bierecki, znany głównie z niezrealizowanych obietnic i wplątany w aferę skoków. Pan Bierecki trzecią kadencję jest senatorem i starczy do trzech razy sztuka. Czwartej kadencji panie Bierecki nie będzie. Czas się zmienił, ludzie się zmienili, ludzie inaczej myślą. Pewnie wszyscy słyszymy ten szum. To wieje wicher zmian. Zmian na lepsze. Dlatego za miesiąc i kilka dni naszym senatorem będzie nie spadochroniarz z Gdańska, ale tu obecny nasz pan Marek Sulima. Dzień dobry państwu. Witam Marek, panie prezydencie, panie wiceprezydencie, wszyscy samorządowcy, panie i panowie samorządowcy. Co mi zostało powiedzieć? No wszyscy przede mną tacy mocni przemówcy byli. Ja tylko Marek mówię jedno. Ja wiem, że jesteś stąd i tu wrócisz i tu będziesz. Gratuluję tobie, cały powiat parszewski jest za tobą. Szanowni Państwo, dziś udzielamy poparcia kandydatowi na senatora, Markowi Sulimie. Pokazał się, znacie go, jako człowiek o wielkiej wrażliwości, ale człowiek pracy, to jest tytan pracy, który stara się o mandat do Senatu po to, by walczyć z problemami, a nie z ludźmi. Wójt Krzysztof powiedział, że kiedyś wojna się skończy, a po wojnie będzie pokój. No to skończmy tą wojnę polsko-polską. Dzisiaj trzeba ludzi, dialogu, ludzi porozumienia, ludzi, żeby usiedli, gotowi byli usiąść do stołu, nie obrzucać się inwektywami, tylko mówić o losach, o przyszłości polskiego narodu. I to jest zadanie dla naszych kandydatów. Marek Sulima jest bardzo impulsywnym człowiekiem, ale człowiekiem dialogu. Jak już powiedziałem, chce walczyć zawsze z problemami, nigdy z ludźmi. I dziś stawiam retoryczne pytanie razem z Markiem. Czy nas łączy wszystkich to, że jesteśmy Polakami? Czy podstawą jedności narodu jest to, że pochodzimy z tego samego narodu, przedstawicielami tego samego narodu? Bo dziś nastąpiły różne podziały. Trzeba kończyć z podziałami, trzeba kończyć z inwektywami. Czy słyszeliście państwo od jakiegoś czasu, bo ja od kilku lat nie słyszałem słowa pokój w mediach? Mówił Krzysztof, że wojna kiedyś się skończy. Kiedy się skończy? Mówmy o pokoju. Szukajmy przyjaciół, nigdy wrogów. To jest podstawa silnego państwa. Silne państwo mierzy się jednością, bardziej jednością narodu niż stanem uzbrojenia. Dzisiaj trzeba szukać wszędzie przyjaciół, w Polsce i poza granicami. Szukajmy wszędzie przyjaciół, wrogów nigdzie. A Markowi Sulimie, jako kandydatowi, dałbym jedną radę. On wie, co chce powiedzieć. Marku, jeśli chcesz osiągnąć sporo, nie koleguj się z pycho, zaprzyjaźnij się z pokorą. To niech będzie twoja dewiza. Niech to będzie twoja dewiza w twojej pracy i w twojej działalności dla obecności, teraźniejszości i przyszłości narodu. Jeszcze chciałem pozdrowić, przekazać słowa szacunku dla was wszystkich od naszego kandydata
marszałka Sławomira Sosnowskiego, który nie mógł tutaj przybyć, prosił, żeby przekazać wam wszystkim ciepłe słowo, przede wszystkim słowo jedności. Bez względu po której stronie stoimy, to jesteśmy w Polsce. Po której stronie, po prostu po której stronie politycznej stoimy. To jesteśmy wśród Polaków i o tym nie zapominajcie. Nie mamy wrogów wśród Polaków. Musisz pan skonsolidować, bo chodzi mi o taką uczciwość w stosunku do wyborców. Mianowicie pan bardzo mocno pan podkreśla to, że jest pan rolnikiem. Jest pan jednym z właśnie osobą z rolników, że tak powiem. Tylko, że ja na przykład oglądałem pana oświadczenie majątkowe, tak? I powiem panu szczerze, tam wynika, że jest pan urzędnikiem. Pan jest kierownikiem w zarządzie dróg. Jest, no jak najbardziej. I z tego pan jakby główne dochody czerpie, z tego z gospodarstwa, które, no też, proszę wybaczyć, nie jest specjalnie okazałe, bo tam jest chyba ponad 1,5 hektara. I pytanie, bo na liście wyborczej na PKW trzeba zgłosić stan aktualny. Ja chciałem zapytać, czy to, wie pan, czy tutaj te akcenty pan jest bardzo, czy ten akcent nie jest za bardzo przeniesiony, nie? Bo mówi pan o sobie roli, i czasem z tych papierów wynika, no, że raczej urzędnik, radny. Bo wiem, że jest pan też radnym i pan jakby sam siebie kontroluje na tym stanowisku. No, to też jest taka zależność. Jak pan się z tego odniesie? Szanowni państwo, kiedy nastąpił ASF, później COVID, teraz wojna, mówię o swoim gospodarstwie. Do tych momentów prowadziliśmy z żoną wspólnie. Stała się wielka tragedia. Przy COVID-zie zostaliśmy, myślę, że tysiące rolników zostawieni, zostaliśmy sami sobie. Osobiście wtedy przeżyłem wielką tragedię i psychiczną, i nienormalne tego państwa, gdzie nie mogliśmy sprzedać swoich produktów, gdzie byliśmy obarczeni kredytami, gdzie po prostu nie było już żadnego wyjścia. Właśnie tak jak pan mówi, wtedy spakowałem się, mam na to świadków, kiedy dotarłem na zachód, spakowałem się z torbami, przysięgam tu pod słowem, żona może to potwierdzić, myśmy nie mieli już na chleb. Dlaczego? Bo przede wszystkim płaciliśmy wszystkie zobowiązania wobec państwa. Kiedy nie miałem na prąd, to straszono mnie, że jutro wyłączą, więc całe kurniki zwierząt zdechłyby, jak wyłączyliby mi prąd. Nie miałem na gaz, więc co miałem robić? W tym momencie z żoną podjęliśmy decyzję. Miałem 5 synów, że natychmiast trzeba gospodarkę dzielić na chłopaków. Chłopaki powiedzieli, że wracają ze szkół, są bardzo wykształceni, że będą nas ojcowizny pomagać ratować. Tatu, ty jedź, bo jesteś bystry w tym wszystkim, bo muszę powiedzieć, że w latach 90. na steropianach w Niemczech, jak tysiące Polaków, bo oskarża mnie się tu, okazuje się, że to jest złe, że tysiące euro co miesiąc przyjeżdża tu do Polski z zarabiających naszych rodaków. Chciałbym do was powiedzieć, moi rodacy, bo tam was poznałem blisko i wasze problemy. Jako senator, a senat jest tym łącznikiem między Zachodem, a upomnę się o wasze prawa. Jesteście dla mnie wielcy. Wiem, co tam przechodzicie. Szanuję te wspaniałe rodziny, które rozstania to wszystko. I dziś okazuje się, że moje państwo mówi, że jesteście źli, że tam jesteście, że przywozicie cały czas te pieniądze. I drogi panie, podzieliłem na moich 5 synów gospodarstwo bez kłótni, bez żadnego jakiegoś. Jakby ja z tym jest tutaj, tylko uczciwie dalej mówię, że jestem rolnikiem, wie pan, wyborcą. Ale nadal jestem, proszę pana, no. Proszę co dzień przyjechać. Ja co dzień wieczorem później chodzę, wykonuję pracę, pomagam dla synów, więc mam prawo. Ale nie powiem pan, urzędowo. Urzędowo pracuję, bo przyjęto mnie, bo 10 lat mojego doświadczenia świadczy o pewnych rzeczach, że nadawałem się tam i myślę, że ludzie potwierdzą, ci, którzy mają ze mną do czynienia, że robię to dobrze. Jeżeli chodzi o to, czy wie pan, na karcie, czy to nie powinno być jednak tak, że jest tam faktycznie, że na tej zasadzie... Ale jest rolnikiem. Proszę pytanie. Ale pytanie, chce mi pan odebrać to, co robiłem? Proszę pana! Jeszcze raz panu powiem bez nerwów, bez niczego. 27 lat mam opłaconego kruzu. Jestem rolnikiem czy nie jestem? Brawo Marku, brawo dla Marka Rolnika. Myślę, że... dziękuję. Pan powie tylko jedną rzecz, bo też wcześniejsze pana wypowiedzi się rzeczy, no słuchałem. Z wieloma, myślę, że mamy ogromny katalog wspólnych wartości, na przykład pan się odnosił do wartości chrześcijańskich. Ja też widzi panom dziesiątki różańca na palcu, zresztą dużą rodzinę.
Okej. Okay. Chciałem się zapytać, jak pan... Maryi nie trzeba reklamować. Nie, a jak pan się odnajduje z ludźmi, na przykład tu pan z Kodu, Nowa Lewica, wie pan, aborcja, te wszystkie tematy, jak pan to w ogóle, jak pan się odnajduje z tymi ludźmi? Jak pan się odnajduje, mówi pan, Unia Europejska, dogadajmy się, ale jak się można dogadać z kimś, to chce u nas lansować, wie pan, te wszystkie nowoczesne te pomysły, na przykład proszę na pytanie, nową rodzinę. Jak pan to godzi moralnie, bo to dla mnie to jest osobiście, dla mnie to jest nie do pogodzenia, mając wartości chrześcijańskie. Moje państwo, tak jak i może pana mocodawcy, opiera się na konstytucji. Konstytucja jasno mówi, jeżeli chodzi o aborcję, wiemy co mówi i ja się tego trzymam. Dobrze, ale ja mówię o tym, szanuje pan konstytucję czy nie? No, szanujemy. Jeżeli się mówi o małżeństwach też, ale przede wszystkim, co chcę panu powiedzieć, ja kocham ludzi i nie będę ich stygmatyzował, kto jest kim i kto. Nie będę im zaglądał do łóżka. Nie będę ich zaoglądał do łóżka. Jan Paweł II, przybywając na jedne z pielgrzymek, podał najpiękniejsze hasło mojego życia. Bóg jest miłością. A jeżeli jest miłością, to znaczy, że kocha wszystkich ludzi. Nie mam prawa oceniać ludzi. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, redakcja Radio Biper. Proszę bardzo. Pytanie jedno mam też takie, może pan coś odpowiedział. No właśnie część zarzuca panu, część ze strony pana kandydata, że te wyjazdy do Niemiec, ta praca w Niemczech, to, że pan ten czas tam spędzał, a nie w Polsce. Jak pan to opiera? Czyli to jest prawdy argument do pana? Ale jest tak, to, że jeździłem i ratowałem swoje gospodarstwo i zarabiałem bardzo dobre pieniądze, muszę powiedzieć, bardzo, na pewno każdy by chciał zarabiać takie pieniądze i byłem tam bardzo dobrze widziany i w ogóle chciało się zatrzymać, zaraz do tego dojdę, kiedy postanowiłem wrócić, ale drodzy państwo, nie jednego dnia możecie się spytać moich wyborców, nigdy mnie nie brakło w moim regionie, w mojej działalności. Przecież to mogą potwierdzić wyborcy. Ja ciągle jak wracałem robiłem swoje. Przecież ja nie byłem jakby tam zameldowany, ciągle mieszkałem u siebie, a tam ratowałem się po to, żeby wspomóc tu synów na raty i inne rzeczy. Kiedy wybuchła ta straszliwa wojna, przysięgam wam co do minuty, kiedy moja żona zadzwoniła wystraszona, podjąłem jednoznaczną decyzję, zaszedłem do szefa i powiedziałem, za tydzień wracam do kraju, bo jest wojna, najważniejsza jest rodzina, pieniądze nie grają roli. Wracając do kraju, drogi panie, przez 2 lata skończyłem wszystkie kursy, jakie są możliwe dla bezpieczeństwa mojej rodziny i ludzi. Tak jak mówiłem... A po co? Proszę dać się wypowiedzieć. Szanujmy się. Ale pan, wie pan co? Powiem wam tak. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy, jak rozbierali płot mury w Niemczech. Ja mam jeszcze na koniec jedno ostatnie pytanie. Proszę bardzo. Czy senator na co dzień będący tutaj, rodowity stąd, jest lepszy od senatora będącego na święta? Szanowni państwo. O tym nie trzeba, ja tylko wam powiem jedno, ostatnia rzecz, która tak jakby pan chce mi wrzucić takie rzeczy, że dzielenia tych ludzi. W mojej miejscowości, będę dał na przykładzie mojej miejscowości, kochany panie, jestem w 100% pewności, że mieszkają ludzie różnych poglądów i różnych rzeczy w życiu. I wie pan co potrafiłem zrobić? Proszę przyjechać do tej wioski i zobaczyć. Takich potrafiłem zjednoczyć, że były jedne z najlepszych dożynek, jakie się mogły odbyć. Wie pan co? W czasie działania tego nikt nie mówił mi, z czego jestem. Nikt nie mówił, kto jest z Platformy, kto jest z PSL-u, kto jest z PiS-u i tak dalej. Działaliśmy dla wspólnego dobra i to mnie nauczyło jednego. Jeżeli to, co mówił pan marszałek, nie nauczymy się patrzeć na ludzi, a nie na jakieś wygeminowane problemy, to nigdy nie będzie w tym kraju dobrze. Ja panu ręczę. Dziękuję. Pustosłowie, no dobrze, zostańmy tak, zostańmy przy swoim, tak? Ja kocham ludzi. Czy mamy pytania z innych redakcji? Jeżeli nie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i takie chciałbym, drodzy państwo, wam z całego serca podziękować i takie motto, którego uwielbiam używać, jest to Maria Konopnicka. Ludzie to anioły z jednym skrzydłem.
żeby się wznieść, musimy trzymać się razem. Razem zwyciężymy. Dla dobra, dla miłości, żeby już mi nikt więcej nie wypominał. Co ja zrobię z innymi ludźmi? Czy mam ich wykluczyć? I panu coś doradzę. Jeżeli pan ma taką odwagę, to pan mi powiedz, zabije pan ich? To powiedz mi pan. Powiedz mi pan, zabije, bo ja tego nie zrobię. Kocham ludzi, kocham Podlasie, kocham miłość. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia.